Że zaczęła się przygoda ze sportem może, tak? Czy to było od razu boks? Więc cofniemy się w czasie, jesteśmy w województwie opolskim, w rodzinnym mieście trenera. No nie mieście, miejscowości. Miejscowości, tak. Tak, Nowy Las, tak. No właśnie. I teraz może porozmawiajmy nieco bardziej i powspominajmy, bo takie wspomnienia na pewno miłe, sympatyczne. Znaczy tak, jeżeli chodzi o szkołę podstawową, to tak bardziej, no bardziej piłka nożna, bo to wiadomo, dwa ognie, w to się grało, nie? Później troszeczkę człowiek starszy, no wiadomo, ósma klasa, troszeczkę piłka ręczna jeszcze, nie? Tak zaczynaliśmy w 7-8 klasie, przeszliśmy do innej szkoły, do Starego Lasu, nie? I tam troszeczkę w tą piłkę ręczną graliśmy, no i później szkoła się zaczęła w Nysie przy technikum budowlanym, mechaniczna szkoła, samochodówka, no i tam zacząłem uczestniczyć. No i chłopaki gdzieś, też zacząłem właśnie w pierwszych chyba dwóch miesiącach, tam trener mówi, chodź, to jak trochę grałeś tą piłkę ręczną, to tam, no ale po prostu no potrenowałem. Ja wiem, chyba na 6 treningach byłem i mówię, to chyba nie dla mnie, nie? Ale w styczniu, pamiętam, to był chyba 76 rok, w styczniu chłopaki z kolejówki, do kolejówki, to jest no tam kolejówka w każdym razie, wielobranżówka, kurczę, zaczęli jeździć do Prudnika, z Nysy do Prudnika na bok, nie? Mówi, chodź, fajnie jest tego, zobaczysz. No to ja mówię, okej, nie ma sprawy, pojechałem. No, trener mówi, no musisz przynieść takie zaświadczenie, że rodzice wyrażają zgodę, nie, bo to 15-16 lat, nie, i tego, no to siora mnie podpisała, wiadomo, rodzice by mi nie pozwolili, no i na ten drugi trening już pojechałem w środę, nie, pierwszy trening oczywiście zrobiłem, na drugim treningu w środę to trener tak mówi, skakanka i to, i ruchliwy, a taki grubasek byłem, nie, byłem taki, miałem 80, chyba 1 kilo, 1,82 wzrostu. No i potrenowaliśmy ten i w piątek na trening ubrał mi rękawice, mówi, tu poszparujesz, taki senior, półciężka waga, mówi, tamten cię będzie bleko. No to poszparowaliśmy. No mówi tego, mówi, po treningu wykąpałem się tego, mówi, przyjedź rano i pojedziemy do Szczerzo Polskiej na pierwszy krok, nie? Trzy treningi. No i ja mówię, trenerze, no ale badania już są zrobione, przecież był lekarz, nie widziałeś, nie? No, wiadomo, nie, że lekarz tylko po prostu kiedyś podbijał pieczątko i to było załatwione. No i pojechałem na ten turniej taki, dwa dni, sobota i niedziela, to był pierwszy dzień, bo ci co boksowali, co wygrali, to na następnie wygranie z wygranymi, a przegranie z przegranymi, nie? Było trochę tych zawodników, jakby nie było. No i pierwszą walkę przegrałem, drugą walkę wygrałem, ale to takie walki, no wiadomo, no, te ciosy nie były takie, tylko takie gdzieś od tyłka, od tego, no ale krew się lała, sędzia co chwilę tego, no, no i tak po tym po prostu bakcyla złapałem, po prostu mówię, fajny sport, mówię, twardy, nie, mówię, będę chodził, nie, no to jechałem do Nysy, miałem 20 km, później z Nysy musiałem wrócić do mnie, do domu przykładowo, albo jechałem prosto nieraz, to z Nysy do tego było 30 km, a do mnie do domu było 15, także to kawał drogi, bo to jest do Nysy się dało, no prawie 20 i z powrotem do Prudnika było 20, 15, 35, to jest prawie 50, nie, i jeszcze do domu dość 2 km z pociągu, nie, bo to taka przelotówka była, Katowice, Jaworzyna Śląska, nie? Ale mówię tak, człowiek się tego te trzy razy w tygodniu po prostu trenowałem. No i tak później zacząłem jechać na jeden turniej, pojechałem na drugi turniej, a tam i przygrywałem, wygrywałem, ale zawodnikami, którzy mieli po 20 walk, no, tą pierwszą walkę miałem tymi o 7, a ja pierwszą, nie? Tak, trzy rundy takie było grzania, że no ale mówię, to jak to mówił trenerze, trzeba mieć serce, i ten. No i tak się moja kariera zaczęła, później były po roku czasu
strefowe Mistrzostwa Dolnego Śląska, strefowe, to jest taka strefa do Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży w 1977 roku w Łodzi. No i pojechałem do brzegu i zawodnika nie było, ale był taki półciężka waga Ataniel z brzegu opolskiego, bo tam właśnie były mistrzostwa, czy pytają mnie, czy bym zaboksował z seniorem, nie? Jak nie będzie mnie mocno bił, mówię, dlaczego nie, nie? Nie peniałem. Mówię, taki zbudowany mulat, kurczę, wychodzi. No i skoczyłem to do tej pory. Chłopaków spotykam takich z Andrzeja Komornickiego, to do tej pory mówi, pamiętam tą walkę, mówię, skoczyłeś, lewy sierp, prawy, kontra i nie było gościa, nie? No i wygrałem, pojechałem na Spartakiadę do Łodzi w 1977 roku. Na międzyczasie obóz w Oleśnie. Znaczy dużo nas, cała drużyna u nas pojechała z Opolszczyzny. Wszystkie kategorie, nie? Także ja tylko zdobyłem medal. I to złoty, nie? Cztery walki wtedy miałem, nie? Ale wracając teraz do tych moich właśnie walk na tych mistrzostwach, po latach Mirek Kuźma z Bydgoszczy, no, król nokautów w 81 roku na Mistrzostwach Seniorów w Zabrzu, mówi, tak się spotkaliśmy, mówi, kurczę, wiesz, pamiętam cię na Spartakiadzie, myślałem, że ja będę z tobą boksował, nie? Ja mówię, jak ze mną? No bo on miał 1,70 m, prawie 7, nie? A ja 1,82 m, to taka mała różnica, szczupły byłem, bo to już zacząłem trenować, nabitny, nie? I mówi, tak patrzy się, mówi, on się rozgrzewa, a ja dalej siedzę, nie? On idzie, bo rękawicę ubiera, ja dalej siedzę. Mówi, to nie z tobą. No mówię, poszedł, Mirek zaboksował i patrzy się, Lekosienia idzie, bo tam w każdej kategorii po 2-3-4 walki nawet były, nie? Ja byłem w ciężka wadze, ciężka waga w 4 walki było w ciężkiej wadze. I tak średnia waga, mówi, kurczę, nie idzie. Półciężka nie idzie, nie? Mówi, ciężka. Pierwsza wchodzi, a on mówi, dopiero stał się, widzę, wstałeś i mówi, dopiero zaczyna się grać. Mówię, aż muszę iść zobaczyć tego, a wyszedł taki większy, bo prawie 2,96 m wzrostu. Chłopak z Polonii Warszawa, Szymkowski, to już nie pamiętam, nie? I wchodziłem, a ja kroku do tyłu nie robiłem, nie? Za juniora to wszystko, cały czas tylko do przodu i wojna, nie? A bo to juniorzy, nie? No i mówi, no nie wierzyłem, mówię, cyk, 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 odskok, doskok i dyla, nie? I uciekałem, i się nie biłem i tego. No i mówi, kurde, był normalnie podziwiony. Nie myślał, że aż tak dojdę przykładowo w tej karierze właśnie do osiągnięć właśnie tytułu mistrza Polski, Europy i olimpijski, nie? Ale to mówię, to wracamy z powrotem. No i wiadomo, później znowu Puchar Polski Południowej, 78 rok. Przyjeżdża do mnie, no kupę klubów przyjeżdżało, bo to mistrz Polski 77, nie 70, no to pod koniec 77 też nawet przyjechali ze Starachowic, to żniwa były w pole przyjechali i rozmawiali no ja nie wyrażałem, za daleko, po prostu wszędzie było za daleko, ojciec był już taki schorowany, że ten, nie? No i przyjechali z Jelcza, przyjechali do domu, przyjechali do domu, zaczęli rozmawiać, no tu blisko 100 km miałem, to mówię, decyduj się, mówię tego, no to zdecydowałem się, no i wyląduwałem właśnie w Motel Żoława, nie, no i druga liga, od razu trzeba pracować ciężko, nie, nie było lekko, naprawdę, ja nieokrzesany, ja 25 walk miałem, może to góra, nie, w juniorkach, nie? No i zacząłem boksować w 78 roku w drugiej lidze Motel Żoława, no i zacząłem się właśnie bić, nie? Z tymi starymi wyjadaczami, zacząłem się bić, a trener powiedział, nie, tak nie będziesz boksował, no i zaczął mnie ustawiać, taki Zbyszek Kozioł, został trenerem, mówi, musisz bardziej chodzić na nogach, uciekać, doskakiwać, odskakiwać, po prostu nie przyjmować tych ciosów na głowę, nie? Bo boksujesz 5, 6, 7 lat i będzie po tobie, nie? No i tak zacząłem boksować, później zaczęło wszystko wygrywać, nie? I z takimi starszymi dziadkami, kiedy po 13, 12 lat, kiedy wygrywałem, także ten. No ale później 79 rok, znowu mistrzostwa, znowu Spartakiada, ale młodzieży, była i juniorów, i młodzieży w Chojnicach, już super ciężka waga wtedy właśnie, pierwszy raz weszła, to jest właśnie pierwszy w młodzieżówce, który zdobyłem.
79 roku i w seniorach tak samo była wtedy super ciężka, Bigalski chyba w Łodzi były te mistrzostwa Polski seniorów, to wiem, że to było raz, a później na olimpiadę się jechało do Moskwy, ciężka waga jeszcze super ciężki nie było, dopiero od 81 roku weszła na stałe. No to wygrałem też 4 walki, ale wygrałem tam sobie tak w cudzoglądzie, już mi się bali po prostu, nie? No, także wygrałem. 79, 89 rok, no zgrupowanie, powołanie do kadry narodowej, 79 roku, po 79 roku jeszcze po Spartakiadzie w Chojnicach z drugoligowego klubu myśmy odbywali służbę przy Zakładowej Straży Pożarnej właśnie i już minęło nam już pół roku. A myśmy zdobyli, ja i Wiesiek Stefanowski z Motojelsza, zdobyliśmy 2 tytuły mistrza Polski w Chojnicach, nie? I nas Legia, cyk, do wojska, nie? Bo oni wszystko, to co mistrzostwo, to oni wszystko zgarniali, ale nie mieli prawa, nie? Klub wystosował pismo do Jaruzelskiego, adiutant Jaruzelskiego przyjechał, pojechał do Oleśnicy, do Wrocławia, do Głogowa, wszystko, przepraszam, nie do Głogowa, do Oleśnicy, do tego, bo później, a to jeszcze później była taka jedna sytuacja, do Głogowa, do Oleśnicy i do Wrocławia, no i przyjechali do Jelcza, w Jelczu sprawdzili wszystkie papiery, wrócili i 20 tego, żebym nie skłamał, 6 listopada przyjęliśmy się do wojska, na unitarce byliśmy w Modlinie, 2 tygodnie, z 2 tygodnie przyszliśmy do Legii i za 2 tygodnie wyjechaliśmy na zgrupowanie już kadry, przygotowanie, nie, kadry narodowej, takie rehabilitacyjno, coś tam wypoczynkowe, ale też były treningi, nie? Odnowy, no takie leczenie kontuzji i ten, nie? No i potem wróciliśmy 20 grudnia chyba wróciliśmy ze zgrupowania, ja pojechałem jeszcze do rodziców, nie, odwiedzić rodziców i z tego mówię, a jadę do klubu, bo sobie poprałem to wszystko, jadę do klubu, bo zaraz do Zakopanego było w styczniu wyjazd z kadrą, już z kadrą zostałem powołany do Wisły, tak, w styczniu. No i przyjechałem do klubu, mówię, co już przyjechałeś? A mówię, co się stało? No przeniesiono do rezerwy, jesteś 22 kurczę, grudnia przed świętami, nie? No to ja z powrotem, bo te ciuchy mamy zostawione, z powrotem po te ciuchy, żeby to wszystko zdać na Legii sportowe. No i 22 przeniesiono do rezerwy na telegram Jaruzelskiego.